Witajcie w kolejnym filmie. Tym razem zabieram Was w podróż dla mnie niedaleką, ponieważ znajdujemy się na moim prywatnym tarasie, który z tej brzydkiej, niedokończonej, zaniedbanej formy ma się przeistoczyć w komfortową strefę relaksu. Czy mi się uda? Zobaczymy w tym i w najbliższych odcinkach. Prace nad modernizacją tarasu zaczęły się już jakiś czas temu. Jak sami widzicie, trudno byłoby go nazwać wcześniej przestrzenią sprzyjającą relaksowi. Otwarta komórka, w której nie mieściły się razem drewno do kominka, narzędzia ogrodowe i rowery, przedpotopowe betonowe schody o zbyt krótkich stopniach i krusząca się i krzywa posadzka. Wszystko to sprawiało, że nie przebywało się na tarasie komfortowo, a tak przecież powinno być. Postanowiłem, że pracę zaczniemy od skucia tych ohydnych schodów, a następnie położenia nowej posadzki betonowej. Zamówiłem firmę, która zrobiła to elegancko w jeden dzień. Posadzka podniosła się o 6 cm, ale wyrównała się też bardzo i znacznie łatwiej będzie ją teraz wykańczać. W części przeznaczonej na komórkę wyłożyłem kupione okazyjnie płytki, dzięki czemu łatwiej będzie tam utrzymać czystość. Znaczy wyłożyłem. No bez pomocy młodszego syna i żony pewnie nie dałbym rady. Jak na amatorów, wyszło nam całkiem nieźle i wygląda dobrze, zwłaszcza po pofugowaniu. To ciężka i żmudna robota, bez chwili na odpoczynek. Nie to zdjęcie. Kiedy mój kuzyn ze swoim synem postawili mi zaplanowaną obok drewutnię, mogłem zacząć myśleć o wykańczaniu części wypoczynkowej. Postanowiłem zacząć od rozjaśnienia koloru więźby starej części dachu. Wyszlifowałem więc belki, pomalowałem je impregnatem, a następnie położyłem na listwach dystansowych rozbielone deski boazeryjne. Pozwoliło to ukryć okropną płytę OSB i w wąziutkiej części również ciemne poszycie najstarszej części dachu. Skos pod dachem, pomiędzy tarasem a komórką, zamknąłem tą samą rozjaśnioną deską boazeryjną. Dokładnie w tym miejscu, poniżej tego skosu, wymyśliłem sobie coś w rodzaju ścianki, regału z półkami zakrywającymi komórkę. Najpierw jednak musiałem tam wkomponować drzwi do komórki. Dostałem takie stare, zdezelowane skrzydło, które po zdjęciu farby i generalnym remoncie bardzo fajnie się wpasowało. Kiedy ustaliłem już, gdzie będą futryny, mogłem zacząć stawiać ścianki. W tym czasie również z oskrzyni kupionego kiedyś w czaczu stołu odrysowałem sobie i wyciąłem dekoracyjny wzornik. Do czego? A tak mi się jakoś zachciało ukryć czoła desek pod dekoracyjnym ornamentem. Następnie zabrałem się za wykonanie nowych schodów. Zamiast ponownie użyć do tego betonu, postanowiłem wykorzystać drewno z rozebranej na innym budynku więźby dachowej. Zaprojektowałem sobie szerokie, wygodne stopnie i duży spocznik, a w zasadzie coś w rodzaju leżanki, która ma być przedłużeniem drugiego stopnia. Zacząłem od wycięcia w styropianie na elewacji kwadratowych otworów. Wstawiłem w nie klocki drewniane, zlicowane z elewacją i opianowałem je, żeby nie było nieszczelności w termoizolacji budynku. Klocki posłużyły do zakotwienia w nich najpierw spocznika przy wyjściu z domu na taras, a następnie pozostałych stopni i leżanki. Wszystko na wkręty ciesielskie, dość łatwo i przyjemnie. Oczywiście bez pomocy juniora znów by się nie obeszło. Obiłem stopnie tym, czym miałem, czyli głównie resztkami płyt, żeby było jak z nich póki co korzystać. Z wykończeniem muszą jednak poczekać do wyłożenia posadzki. Tymczasem jednak czeka nas jeszcze mnóstwo innych prac. Co jeszcze jest do zrobienia? Mnóstwo rzeczy.
Żeby trochę zaoszczędzić, postaram się większość tych rzeczy wykonać samodzielnie. Niektóre z nich są dla mnie dużym wyzwaniem, bo nie robiłem tego wcześniej. Ważne, żeby remont nie był zbyt kosztowny, ale żeby efekt był możliwie jak najładniejszy. Zobaczymy, czy mi się uda. Do zrobienia jest po pierwsze wykończenie schodów, po drugie muszę jeszcze pomalować ściany, po trzecie muszę osłonić troszeczkę tę przestrzeń, czyli wykonać takie wstawki między słupy, które pozwolą mi czasowo odcinać się trochę od warunków zewnętrznych, stworzyć tutaj prywatności, ale pamiętając o tym, że prawo budowlane wymaga, aby ta przestrzeń nie była zamknięta na stałe, bo jest to w końcu otwarta wiata tarasowa. Posadzka, zmiana kolorów dwóch słupów, które zostały wykonane kilkanaście lat temu i kolorystycznie już mi zupełnie tutaj nie pasują. Zresztą o zmianie koloru drewna na zewnątrz nakręcimy osobny odcinek. No i jakieś fajne designerskie oświetlenie. Zobaczymy, czy się uda. Powstanie pewnie kilka odcinków o tym tarasie. Mam nadzieję, że trzymacie kciuki i że będziecie się inspirować. Prac przy tarasie ciąg dalszy. Jak widzieliście, przy okazji zakupu impregnatu do wybarwienia drewna, tak żeby słupy miały ten sam kolor, kupiłem również farbę. Jest to farba fasadowa, farba silikonowa. Przyznaję od razu, nie znam tej marki, Foveotech. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. Pewnie będę mógł powiedzieć więcej po malowaniu. Wiem, że najpierw trzeba położyć grunt. Kupiłem więc grunt tej samej marki. Grunt jest rzadki, mam nadzieję, że to pójdzie dosyć sprawnie. Słuchajcie, ściany zostały pociągnięte klejem, ponieważ pod spodem jest styropian. Klej porządnie wysechł, został delikatnie przeszlifowany po to, żeby to było nieco gładsze. Natomiast nie zależy mi na takiej idealnie gładkiej strukturze. Chcę tutaj położyć lekką fakturkę z użyciem wałka. Wałek ma długie runo, więc taka fakturka powinna zostać. Nie jestem zawodowym malarzem, sam nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale jeżeli ja będę w stanie, to znaczy, że dla Was też to będzie możliwe. Wymieszam grunt i zabieram się za malowanie. Thank you.
słuchajcie, nie wiem, czy to widzicie, ale naprawdę pierwsza warstwa zrobiła robotę. Nie widać kompletnie tego szarego kleju spod spodu. Widać oczywiście delikatnie gdzieś tam prześwity, ale to jest naturalne po pierwszej warstwie. Jest lepiej niż się spodziewałem. Ściana jest gładziutka. Naprawdę fajnie pachnie. Położę oczywiście drugą warstwę i szczerze mówiąc nie będę z tym za długo czekał, bo dzisiaj jest chłodno, więc przy pracy się trochę rozgrzeję. Uff, malowanie skończone, ale skończone przede wszystkim wszystkie te prace, które się ciągnęły przez ostatnie, aż wstyd się przyznać, 5 lat. Słuchajcie, 5 lat trwa wykańczanie tego tarasu. No i gdybym miał coś robić inaczej w tej chwili, i to jest podpowiedź dla Was, to jeżeli robicie zadaszenie na tarasie i możecie pozwolić sobie na to, żeby to zadaszenie zrobić w całości, za jednym razem, to tak zróbcie. U mnie ta praca była rozłożona na 3 etapy, bo akurat na tyle w każdym z tych etapów było mnie stać, żeby wykonać część tego zadaszenia. No i wygenerowało to mnóstwo dodatkowej roboty, którą obserwowaliście. To szlifowanie belek, szlifowanie tych słupów, zmiana koloru dodatkowa. No to jest naprawdę zupełnie niepotrzebne, także jeżeli robicie wiatę tarasową, to zróbcie od razu naraz. Druga rzecz, którą bym zmienił, słuchajcie, wyjechałem w czasie, kiedy kładziony był klej na styropianie i to był błąd, nie dopilnowałem fachowców i w związku z tym wasel, którego widzieliście w filmie, musiał ten klej położyć ponownie, no ale wyszło to bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolony z efektu. Malowanie też, jestem zaskoczony i jakością farby i tym, jak fajnie ten kolor udało się tutaj dopasować. No jedyną wadą malowania takiej części tarasu jest to, że jak człowiek potem siada na huśtawce w innej części tarasu i widzi taką ścianę za sobą, to już wie, że jak tylko skończy wykonywanie tamtej części tarasu, to już będą następne prace. No ale chyba na tym polega życie w domu, że ciągle ma się coś do roboty. Słuchajcie, w następnym odcinku szykujemy dla Was absolutną petardę. W zasadzie prace nad następnym odcinkiem już się zaczynają. Przyjedzie Waldek i wraz z Waldkiem wezmę się za wykańczanie pewnego przedmiotu. Przedmiotu, który ma jeszcze przedwojenną historię i który będzie wpisany w tę część zadaszenia w sposób, którego sobie nawet nie wyobrażacie. Ja jestem podekscytowany bardzo tym, jak rozwinie się ten pomysł. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę petarda. I w kolejnym odcinku chcę Wam pokazać historię pewnego przedwojennego przedmiotu, który pochodzi z Frankensteinu. I będziemy również wykonywać większą część prac z drewnem na tym tarasie. Także już teraz zapraszam Was. Premiera tego odcinka 2 tygodnie po tym dzisiejszym. Trzymajcie się, dzięki, że jesteście. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach.